To jeszcze sekretarz, jak on ma na to wygląda? Na pewno go to zainteresuje. Halo?
Gdzie to mam być? A to jest małe. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich na drugiej sesji Rady Powiatu Łęczyckiego. Będę dzisiaj troszeczkę wolniej pracował ze względu na to, że pierwszy raz pracujemy z nośnikami elektronicznymi, z tym samym sprzętem. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Porządek obrad został Państwu przesłany. Czy są jakieś propozycje zmian? Jeżeli nie, to przechodzimy do jego realizacji, tylko teraz tak. Sprawdzamy kworum. Dobrze, czyli potwierdzamy obecność. Wciskamy guziczki. Czyli mamy kworum 16 radnych, nie ma jednego radnego. Dobrze. Czyli przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to zamykam tę dyskusję i musimy przejść do głosowania nad protokołem. Jeżeli nam się uda. No zobaczmy, czy odpali. Dobrze, czyli zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa? Jeszcze nam się chyba nie wyświetla, czy wyświetla się już? Nie. Nie ma. Brak aktywnych głosowań się wyświetla. Ja już próbowałem. Teraz jest. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie guzika za. Jeżeli ktoś jest za. Dobrze. Czyli mamy. Zgadza się wszystko? Zgadza się. Kto jest przeciw? Nikt nie jest przeciw. Kto się wstrzymał? 3 wstrzymujące i wciskamy wstrzymujący. Jeszcze pan marszałek guzik. Ale to jest ułatwienie. Ja pierdzielę. Jeszcze.
Pan Marczak jeszcze. Jest, poszło. Dobra. 13 za, 3 wstrzymujące się. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu. Proszę bardzo, pani starosto, o zabranie głosu. Rada Powiatu Łęczyckiego podjęła 16 uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyckiego. Druga, powołania komisji kuratywnej. Trzecie, wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyckiego. Cztery, przyjęcia regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyckiego. Powołania komisji skrutacyjnej. 6. Wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łęczyckiego. 7. Przyjęcia regulaminu wyboru starosty Łęczyckiego. 8. Powołania komisji skrutacyjnej. 9. Wyboru starosty Łęczyckiego. 10. Przyjęcia regulaminu wyboru wicestarosty Powiatu Łęczyckiego. 11. Powołania komisji skrutacyjnej. 12. Wyboru wicestarosty powiatu łęczyckiego. 13. Przyjęcia regulaminu wyboru członków zarządu powiatu łęczyckiego. 14. Powołania komisji skrutacyjnej. 15. Wyboru członków zarządu powiatu łęczyckiego. 16. Ustalenia wynagrodzenia starosty łęczyckiego. Powyższe uchwały wysłano do wojewody łódzkiego w celach kontrolnych. W dniu 10 grudnia 2018 roku do Rady Powiatu Łęczyckiego wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu z Urzędu Postępowania w celu kontroli legalności uchwały nr 1/6/18 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łęczyckiego. O stwierdzenie nieważności wyżej wymienionej uchwały wniósł do wojewody łódzkiego radny Zbigniew Marczak. W zakresie pozostałych uchwał organ nadzoru nie wniósł uwag. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa w punkcie trzecim chciał zabrać głos? Co, tak testowo byś się zgłosił. Może jakbym chciał zabrać głos, to wciskamy co? Dyskusję. Aha, a jakby ktoś z państwa chciał zabrać głos, wciśnij, że chcesz zabrać. Ale to się wyświetla u was, czy u mnie wtedy? Ale u mnie się wtedy nie wyświetla, czyli zgłasza tylko tu, tak? A, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w punkcie trzecim? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja starosty o działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Proszę bardzo, pani starosto, zabranie głosu. W okresie od 29 listopada 2018 roku do obecnej sesji Zarząd Powiatu Łęczyckiego odbył dwa posiedzenia, na których między innymi 1. Upoważnił dwóch członków zarządu do podpisywania umów. A. Z firmą Szafa Gra Katarzyna Rozalska z siedzibą w Uniejowie na przygotowanie oprawy muzycznej podczas powitania Nowego Roku na rynku w Łęczycy za łączną kwotę 1000 zł w ramach środków w Wydziale Promocji. B. Z firmą Lorenda Anna Sztachura z siedzibą w Wąsoczu na wykonanie audytów energetycznych ex post wraz z efektem ekologicznym dla 4 budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy w ramach zadania pod nazwą Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy za kwotę 3200 zł brutto.
C. Na pokrycie kosztów dojazdu 80 zł i udziału 100 zł ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy. Dodam tylko, że ta komisja będzie obradowała dzisiaj i dzisiaj będzie ten egzamin dla nauczyciela. D. Z firmą Eurotab spółka z o.o. z siedzibą w Skarbimierzycach umowy dotyczącej produkcji i dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęczycy na kwotę 110 946 zł brutto. Dotyczy to tablic na przyszły rok kalendarzowy. Aneksu do umowy z Kancelarią Radcy Prawnego Edyta Gorąca-Janczak dotyczący przedłużenia świadczenia okresu świadczenia usługi prawnej do końca obecnego roku. Punkt drugi. Ponadto zarząd wyraził zgodę na utrzymanie ustalonej wysokości opłat za zakwaterowanie wychowanka w bursie szkolnej w Łęczycy w roku szkolnym 2018-2019 na dotychczasowym poziomie, który wynosi 79 zł na miesiąc. Jest to koszt około w 30% pokrywa, ta opłata pokrywa koszty utrzymania tego wychowanka. B. Zdecydował o dofinansowaniu w kwocie 200 zł w ramach rezerwy kalendarza imprez kulturalnych przeglądu potraw wigilijnych organizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. C. Wyraził zgodę na zamieszczenie bezpłatnego linku do projektu Wspieraj Lokalnie jako kontynuacja promocji 1% dla organizacji pożytku publicznego. D. Wyraził zgodę na montaż klimatyzatora w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęczycy w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy. E. Zapoznał się z informacją dotyczącą stanu przygotowań powiatu do tegorocznej akcji Zima. Punkt trzeci. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawach. A. Desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. B. Wprowadzenia zmian w uchwale nr 32/258/2017 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na rok 2018. C. Wprowadzenia zmian w uchwale nr 32/257/2017 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2018-2028 i zdecydował o przedłużeniu ich pod obrady sesji Rady Powiatu Łęczyckiego. W okresie sprawozdawczym zarząd podjął 5 uchwał. Pierwsza, numer 1/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok oraz zmiany uchwały numer 339/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu powiatu na 2018 rok. Dwa, numer 2/2018 w sprawie ustalenia wysokości zasiłku pieniężnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łęczycki oraz emerytów i rencistów tych szkół. Trzy, numer 3/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. z siedzibą w Kutnie. Cztery, numer 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 5. Numer 5/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok oraz zmiany uchwały numer 339/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu powiatu na 2018 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w punkcie czwartym chciałby zabrać głos? Bardzo proszę.
Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. O, jest, jest, teraz jest. Dobra, tylko się skasowało. Udzielam głos panu radnemu. Chciałem zapytać o przedłużenie umowy dla pani radcy prawnej Gorąca, momencik, Janczak, tak? Przy tak elokwentnej obsłudze prawnej, jaką mamy do chwili obecnej, to dziwi mnie, że po prostu jeszcze zatrudniamy drugą osobę do obsługi. Nie wiem do czego. Nie, to zaraz, bo tu miałem guzik taki zakończyć. Zastanawiałem się, jak zakończę, czy panu głosu nie wyciszę, ale to teraz zamknij i proszę bardzo, pani starosto, o informację. Czyli ja nie wyłączam tego mikrofonu, nie? Nie. Czyli każdy wyłącza swój. Nie, właśnie nie. W starostwie obsługę prawną wykonują dwie osoby. Pani mecenas Iwona Janiuk, pani mecenas Danuta Korneszczuk. Jednak ze względu na dosyć specyficzną, doraźną sytuację, jaka wystąpiła w Wydziale Geodezji, gdzie operator energetyczny zwrócił się jak gdyby, czy z zamiarem, wystąpił z zamiarem przejęcia wielu działek, na których stoją słupy energetyczne, jak gdyby trochę chciał iść na skróty i zarzucił nas tutaj wieloma wnioskami o to, aby te działki czasowo wywłaszczyć, jak gdyby po to, żeby móc tam robić swoje no konieczne zapewne prace modernizacyjne. Tych wniosków było no, szły rzeczywiście w setki już i trzeba było do każdej sprawy indywidualnie podchodzić. Wydział Geodezji no nie był w stanie obsłużyć tak dużo, bo każda działka to jest indywidualny przypadek. W związku z tym została zatrudniona osoba z uprawnieniami tutaj, no jest prawnikiem, tak? Z radcą prawnym, jeszcze tutaj panią dopomnę, która zajmuje się tymi rzeczami w Wydziale Geodezji. Ponieważ jak państwo wiecie, no nastąpiła zmiana na stanowisku starosty. Ja chciałem się zorientować, jakie są plany pań odnośnie pracy w starostwie dalej. W związku z powyższym zdecydowałem, żeby pani przedłużyć do końca roku i w tej chwili już wiem, jak wygląda sytuacja obsługą prawną. Tych spraw nie ubywa. W związku z powyższym prawdopodobnie, no noszę się z takim zamiarem, tutaj jeszcze z panią nie rozmawiałem, aby przedłużyć jej tą umowę, to jest umowa cywilnoprawna, na kolejny rok. Dziękuję bardzo. Siedem sekund już leci. Powyższa informacja nie usatysfakcjonowała akurat mnie, bo w sumie jeżeli mamy oszczędzać, to nie generujmy tych kosztów niepotrzebnie. Jeżeli zatrudniamy fachowców, to ci fachowcy powinni sobie w temacie akurat obsługi prawnej poradzić, a wychodzi na to, że zupełnie tak nie jest odnośnie tej sprawy. Druga sprawa, przygotowanie do tegorocznej zimy. No to jest taki kolejny slogan, pewnie jak miało do tej pory w starostwie powiatowym w Łęczycy, z tego względu, że zima jak zwykle zaskakuje starostwo powiatowe w Łęczycy. Jeszcze nie było takiego roku, żebyśmy nie mieli zasypanych dróg, a starostwo się budzi, ale po paru dniach do odśnieżania. Także chciałem zapytać, co kryje się pod przygotowaniem do tegorocznej zimy? Czy to tylko jest taki punkt, czy faktycznie są jakieś fizyczne przygotowania? Dziękuję. Dziękuję. Czy wtedy takiego mikrofonu mówimy, jak ktoś nie ma? Nie. Głośniej trzeba troszeczkę. No. Myślę, że będzie mnie słychać. To już mi nagadza.
protokół oczywiście są przygotowania robione. Ja na zarządzie, o którym tutaj starosta mówił, przedstawiłem szczegóły dotyczące tego przygotowania. Nie jest prawdą, co pan radny mówi, że jest to kilka dni. Jest oczywiście zawsze problem dotyczący pewnej zwłoki, natomiast zwłoka wynika tylko z możliwości reagowania na terenie całego powiatu. Także jeżeli jest potrzeba, abym ja przedstawił szczegóły dotyczące tego przygotowania na dzień dzisiejszy, mogę to uczynić. Natomiast na piśmie ja dałem to na zarząd, będzie również w grudniu Komisja Bezpieczeństwa, na której ten temat będzie też bardzo dokładnie omawiany. Jeżeli w międzyczasie nastąpi jakakolwiek zmiana pogody, ja jestem na to przygotowany. Tylko wspomnę o jednej takiej rzeczy. Są całodobowe dyżury. Powtarzam, całodobowe. Jest również dostępny numer telefonu, czyli w każdej chwili ktoś może zatelefonować, bo bywa również tak, że w jednym miejscu powiatu łęczyckiego, a dokładnie myślę tutaj o gminie Grabów, jest to gmina specyficzna, gdzie tak naprawdę to tam zwykle zaczynają się sprawy dotyczące obniżenia temperatury i występujących opadów śniegu, to ktoś po prostu dzwoni i wtedy my reagujemy natychmiast. Natomiast jeżeli oczywiście oglądamy prognozę pogody, to wówczas też przewidujemy, jak to ewentualnie ma wyglądać. Stąd tak wygląda ta sprawa od strony mojej. Jeżeli potrzebne są jeszcze jakiekolwiek szczegóły dotyczące sprawy, to proszę. Tutaj taka moja uwaga do pana dyrektora. Nie życzę sobie, żeby pan mi imputował, że ja mówię nieprawdę, bo chyba należałoby zapytać akurat mieszkańców powiatu, jak oni oceniają pracę akurat naszego powiatu i zarządu dróg odnośnie odśnieżania. Pytanie szczegółowe. Jakie środki zabezpieczono na odśnieżanie? Czy podpisano umowy z firmami zewnętrznymi? Czy to tylko będzie praca naszego powiatu przy odśnieżaniu? Dziękuję. Proszę, proszę, panie ad vocem jeszcze. Co do pierwszej kwestii. Nie jest to sprawa dotycząca jakiegokolwiek imputowania czegokolwiek panu. Jest to problem stwierdzenia faktu, który ja mam. Więc jeżeli pan ma tego typu sygnał od mieszkańców, że jest to opóźnienie czterodniowe czy wielodniowe, to ja proszę o taki sygnał, ponieważ to ja wtedy będę wyciągał określone konsekwencje w stosunku do swoich pracowników. Natomiast co do kwestii przygotowania. Wygląda to w ten sposób, że mamy określoną ilość mieszanki przygotowanej na placu. Natomiast co do umów, na dzień dzisiejszy mamy ich 4. Już mówię dlaczego. Generalnie mamy tak zwane 8 rejonów, czyli to są po prostu zwykle gminy na terenie naszego powiatu. W tej chwili tylko z 4 jednostkami innymi niż moja własna mamy podpisane umowy z uwagi na to, że na wypadek gdyby ja nie radził sobie z własnym sprzętem, ten sprzęt tam jest wtedy wynajmowany. Dlaczego firmy po raz pierwszy nie chcą podpisywać umowy? Dlatego, że ostatnie zimy były zimami łagodnymi. W związku z czym tak naprawdę firmy sobie życzyły, abyśmy płacili im za tak zwaną gotowość. Są to spore pieniądze, bo to jest kilka tysięcy złotych. W związku z czym doszliśmy do wniosku, że z tymi, które zgodziły się, podpisujemy, resztę zobaczymy, jak będziemy sobie radzili własnymi siłami. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, że będzie potrzebny dodatkowy sprzęt, to mam dodatkową umowę, ale nie na piśmie, z innymi jednostkami, które też będą reagowały. Natomiast jak to się okaże w rzeczywistości, no to życie pokaże. Dziękuję. Pan Marczak jeszcze, tak? Tu jest. A jeszcze Janusz Otto. To udzielam ja głosu Januszowi Otto. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Wydaje mi się, że to, co powiedział pan dyrektor, że na Komisji Bezpieczeństwa stan przygotowania do zimy jest szczegółowo omawiany i wydaje mi się, że dobrze by było wzorem lat ubiegłych, jak było, że dostaliśmy taką informację na piśmie, z kim są zawarte umowy, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie na poszczególnych gminach, no i powiatu. Mi się wydaje, że taką informację, jak zawsze dostawaliśmy,
jest taka prośba, żeby pan dyrektor przygotował i dostarczył wszystkim radnym i wtedy będzie wiadomo, gdzie dzwonić, pod jaki numer telefonu w przypadku jakiej nagłej ataku zimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję proszę panu dyrektorowi za odpowiedź, bo byłem kiedyś na takim spotkaniu akurat z poprzednim starostą, który powiedział, że w Szwecji to się dróg nie odśnieża, tylko śnieg się zajeżdża, tak jest taniej, tak jest lepiej. Także dziękuję za merytoryczną odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czyli tak, jesteśmy w punkcie czwartym. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli czasem coś tam się nie wyświetla, to podnosimy po staremu rękę, żebym kogoś nie ominął. Jeżeli nie ma chętnych do dyskusji, zamykam dyskusję. W punkcie czwartym przechodzimy do punktu piątego, podjęcie uchwał dotyczącej uchwalenia budżetu powiatu łęczyckiego na 2018 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. W projekcie uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu łęczyckiego na rok 2018 uchwala się, co następuje. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem numer 1 i numer 2 do uchwały na łączną kwotę 75 397,31 zł. W tym 25 500. Są to dochody z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej w związku z przyznaną dla powiatu łęczyckiego rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy. Kolejna kwota to 7190 zł. Są to dochody z tytułu wpływów z różnych opłat. To jest opłat za kursy spawacza i wózków widłowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy. Środki te zostały ujęte w planie wydatków tej jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Kwota 5085 zł. Są to dochody z tytułu wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach wynikające ze zmiany wysokości renty socjalnej. Środki te zostały ujęte w planie finansowym wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach i przeznaczone są na wydatki bieżące tej jednostki. Kwota 37 622,31 zł jest to zwiększenie z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu pod nazwą Rodzina Ponad Wszystko. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy. Łączna wartość projektu to kwota 1 180 112,09 zł. Projekt będzie realizowany przez 3 lata, w tym przyznane środki dla powiatu łęczyckiego w ramach tego projektu to kwota 1 395,28 zł. W roku bieżącym w planie finansowym wydatków została ujęta kwota 37 622,31 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Ponadto w uchwale w załączniku numer 2 dokonuje się przeniesień w planie wydatków. Przeniesienia te dotyczą zmniejszenia planu finansowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy dotyczącego rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 84 tysiące zł, a zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych w Łęczycy i w Piątku na łączną kwotę 60 640 zł oraz zwiększenia planu finansowego placówek opiekuńczo-wychowawczych w Starostwie Powiatowym w Łęczycy na kwotę 23 360 zł. Pozostałe przeniesienia w planach finansowych polegają na przesunięciu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych w zakresie planów finansowych, które jednostki obecnie posiadają. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w punkcie 5, podpunkt A? Bardzo proszę. Nic się nie wyświetla. W związku z tym zamykam dyskusję. Jeżeli nie ma chętnych do dyskusji, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie prowadzenia zmian w uchwale nr 32 przez 258? Też będę czytał, a zaraz będziemy głosować. W sprawie uchwalenia budżetu powiatu łęczyckiego na 2018 rok na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Powiatu Łęczyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 75 397,31 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 75 397,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 75 397,31 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 75 397,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, czy dokonać przeniesienia w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. To rozpoczynam. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie guzika przycisku za. Tak, zgadza się wszystko. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem wstrzymujących. Zgadza się wszystko. Dobrze. Czyli uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu, który związany jest z punktem poprzednim. Dotyczy wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę panią skarbnik. Może jeszcze dwa słowa wyjaśnienia, bo tę prognozę będziemy jeszcze wiele razy tutaj głosować. Czemu musimy ją za każdym razem głosować i czemu tak jest, bo to państwo może nie wszyscy jeszcze wiedzą. Zazwyczaj jak zmieniamy jakiekolwiek zmiany w budżecie powiatu, dokonujemy, zmieniamy również wieloletnią prognozę finansową, tylko ona jest za każdym razem, kiedy zmieniamy uchwałę budżetową, nie jest zmieniana. Zmieniamy ją w momencie, kiedy zmieniają się nam przedsięwzięcia, jeśli chodzi tutaj o Radę Powiatu. I dzisiaj zmieniamy i urealniamy tą wieloletnią prognozę finansową do kwot, które mamy już ujęte w budżecie powiatu. Czy mogę już omawiać? Tak. Dzisiejsza uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawiera zwiększenie dochodów o kwotę 1 022 335,31 zł, które dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 735,31 zł, z tego podatki i opłaty 238,183 zł, subwencje 25,500. Jest to subwencja, która pochodzi z rezerwy subwencji oświatowej, wprowadzona dzisiejszą uchwałą Rady. Dotacje 519,660,31 zł i pozostałe dochody 223,992 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych zwiększamy o kwotę 15,000 zł. Wprowadzamy zmianę w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiana ta wynika ze zwiększonej dotacji celowej otrzymanej z gminy Góra Świętej Małgorzaty jako pomoc finansowa na zadanie remont drogi powiatowej nr 2511E w miejscowości Góra Świętej Małgorzaty i Bryski. W wieloletniej prognozie finansowej zostało również ujęte zwiększenie wydatków w wyniku zwiększonych dochodów, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 022 335,31 zł. I wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 15,000 zł.
na zadania inwestycyjne remont drogi powiatowej numer 25E w miejscowości Góra Świętej Małgorzaty Bryski. Ponadto dokonano zmian polegających na dostosowaniu wartości wieloletniej prognozy finansowej do kwot zawartych w przedłożonym projekcie budżetu na rok 2019. I w załączniku numer 2 uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2023. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 2 364 393,97 i obejmują następujące zadania na wydatki bieżące. Pierwsze zadanie to nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy. Jest to kwota 1 184 281,88. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy. Drugie zadanie to jest Rodzina Ponad Wszystko, o którym mówiłam już przy omawianiu uchwały budżetowej. Jest to zadanie na kwotę 1 180 112,09. Zadanie będzie realizowane przez okres 3 lat, w tym limit wydatków na rok 2018 jest to kwota 37 622,31. Łączne nakłady finansowe na zadania majątkowe zmieniły się w ramach zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej numer 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy. Zadanie realizowane jest w latach 2016-2019. Limit wydatków na rok 2019 jest to kwota 1 080 934,68, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego powiatu. Dziękuję Państwu. Dobrze. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jesteśmy w punkcie 5b dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Nie widzę chętnych. Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Ja odczytam w międzyczasie. Organizujemy głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu Łęczyńskiego w sprawie prowadzenia zmian w uchwale nr 32/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyńskiego na lata 2018-2028 na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęczyńskiego na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu Łęczyńskiego. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zielonego za. A jeszcze tak zgadza się wszystko? Tak? Czyli kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 wstrzymujące? Zgadza się? Zgadza się. Dobrze. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 5. Ja tutaj przygotowane są listy, ewentualnie żeby usprawnić zapisywanie się do komisji. Ja ogłoszę może 2 minuty przerwy. Puszczę tę listę i jak Państwo już będziecie gotowi, to się będziemy powoli. Czy tam 5 minut przerwy, jak Państwo wolicie? 5. 5 minut przerwy.
Też nie ma. Dobrze. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Dobrze. Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam obrady drugiej sesji Rady Powiatu Łęczyckiego. Jesteśmy po punkcie 5A. Przechodzimy do punktu 5C dotyczącego powołania składu komisji rewizyjnej. Nie wiem, czy Państwo wszyscy te listy widzieli, jak to tam się zapełniły kandydatami chętnymi. Więc mamy tak, do komisji skargi, do osoby chętne do pracy w komisji skargi, wniosków i petycji mamy tylko dwie osoby, Janusz Otto, Michał Czekalski. Do pracy w komisji rewizyjnej mamy też tylko dwie osoby, Otto Czekalski. Do osoby chętne do pracy w komisji planu budżetu i rozwoju gospodarczego i rolnictwa mamy 14 osób, Edward Symer, Janusz Otto, Michał Czekalski. Monika Twardowska, Maria Królasik, Sławomir Łuczak, Tomasz Olczyk, Józef Mikołajczyk, Marczak Zbigniew, Włodzimierz Lewandowski, Małgorzata Raczkiewicz, Zenon Dąbrowski, Wojciech Zdziarski, Krzysztof Hopaluk i osoby chętne do pracy w Komisji Edukacji. To również ten sam skład. Natomiast osoby chętne do pracy w Komisji Zdrowia, w końcu nie mamy chętnych żadnych. Także jeżeli miałoby tak zostać, to rozumiem, że jest pewna sugestia, aby tą Komisję Zdrowia i tematy bezpieczeństwa połączyć z którąś z komisji, ale no to już Państwo przemyślcie sobie przed tam najbliższą sesją. Jestem otwarty na Państwa propozycje, jak to ewentualnie zrobić. Tak jak mówiłem, na ostatnich sesjach Rady Powiatu Łęczyckiego akurat ja byłem osobą, która wnosiła o zmniejszenie liczby komisji do dwóch. Były propozycje, żeby komisja w ogóle była jedna. Natomiast większość radnych optowała za tym, aby Komisja Zdrowia i Komisja Edukacji została utrzymana. No ale teraz no takie są propozycje. Czyli tak, jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, jesteśmy w punkcie C dotyczącym powołania komisji rewizyjnej. No dwie osoby to są za mało do powołania komisji rewizyjnej, potrzebujemy trzech osób. Jeżeli nie ma chętnych trzech osób, to głosowanie nad tym projektem dzisiaj jest bezprzedmiotowe, więc proszę bardzo. Ktoś z Państwa jednak reflektuje się jeszcze przystąpienia do tego. Szanowni Państwo, przeczytałem listę osób zgłoszonych. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zmienić swoją decyzję, gdzieś jeszcze się dopisać, skreślić? Nie ma takiej woli. Są już tutaj decyzje podjęte. W związku z tym, jeżeli chodzi o głos... Proszę bardzo. Zbigniew Marczak. Panie Przewodniczący, spojrzałem tutaj w statut i paragraf 35 mówi jasno, jakie komisje powołujemy. I to nie może być tak bez zmiany statutu, że my sobie akurat tą komisję wykreślimy, zdrowia, czy tą, którą nie możemy. Nie mówiłem, że bez zmiany statutu. Absolutnie. Nie, na następne posiedzenie pan powiedział. No to tak by wychodziło. Prosiłem o zgłaszanie propozycji, co z tym fantem zrobić, bo skoro nie ma chętnych do pracy w tej komisji, to bezprzedmiotowo jest, żeby ta komisja widniała w statucie. Natomiast sprawami zdrowia Rada się zajmuje i bezpieczeństwa również. W związku z tym można jak najbardziej połączyć te komisje. Może ktoś będzie chciał pracować w tej komisji zdrowia. No nie, to Państwa są decyzje. Może nie chcę nikomu nic narzucać, tylko jedną z takich propozycji, które ja akurat popierałem w poprzedniej kadencji, zaproponowałem. Dobrze, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Janusz Mielczarek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ze względu na brak chętnych w ilości wymaganej statutem osób, które miały pracować w tej komisji, składam wniosek o wykreślenie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad. Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Marczak, tak?
Chciałem tutaj zauważyć, że chyba nie ma takiej możliwości, żeby wykreślać coś z porządku obrad, bo by należało wnioskować o zmianę porządku obrad, ale przed posiedzeniem, czy na początku posiedzenia, w chwili obecnej możemy po prostu nad tym punktem nie procedować. Tak. Proszę bardzo, pan starosta chciał zabrać głos. Rzeczywiście dziękuję. Tutaj radny Marczak mnie prawidłowo poprawił. Chodzi o zmianę porządku, która by polegała na zdjęciu tego punktu z dzisiejszego porządku sesji, ale możemy to zrobić decyzją wszystkich radnych w tej chwili. No dobrze, to jeszcze może poproszę panią mecenas, czy możemy w trakcie porządku obrad zmienić porządek obrad? Tak, tak, tak. No tylko żeby wyjaśnić kwestie formalne, bo czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Szanowni państwo, padła propozycja zmiany porządku obrad dotycząca skreślenia punktu 7.5c z porządku. Pozostałe punkty myślę, że na razie zostawimy w takim oznaczeniu, jak są. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przygotowujemy się do głosowania za zmianą porządku obrad polegającym na skreśleniu punktu dotyczącego 500, dotyczącego powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łęczyckiego. Kto z państwa jest za zmianą porządku obrad polegającą na wcześniej zgłoszonej zmianie? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Proszę również o to samo. Kto się wstrzymał? Czyli zmieniamy porządek obrad i przechodzimy do następnego punktu dotyczącego powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łęczyckiego. No tutaj też mamy tę samą sytuację, więc jeszcze raz zapytam państwa, czy ktoś z państwa chciałby się jeszcze zgłosić jako trzecia osoba, ponieważ komisja ta musi być co najmniej trzyosobowa do jej pracy. Jeżeli nie, Janusz Mieczarek. Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ nie mamy wystarczającej liczby chętnych radnych do pracy w tej komisji, wnoszę o zmianę porządku obrad polegającą na wykreśleniu zdjęciu punktu 5d dotyczącej powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg i Wniosków. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w związku z propozycją, która padła dotyczącą zmiany porządku obrad? W związku z tym, jeżeli nie ma chętnych do dyskusji, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad zmianą porządku obrad polegającą na skreśleniu punktu dotyczącego powołania składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków. I tym samym punkt E zmieni nam się w C, punkt F zmieni się w D, a G w E. Kto z państwa jest za zmianą porządku obrad polegającą na skreśleniu punktu dotyczącego powołania komisji skarg i wniosków?
Muszę powiedzieć, że dużo, długo dłużej będą trwały te obrady niż do tej pory. Prawie już. Kto z Państwa jest za, proszę o wciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. A nie, ale dobrze, możemy wciskać szybciej, po prostu tylko podnoszenie ręki. Wtedy faktycznie może guziki Państwo możecie wciskać od razu, się okazuje. Natomiast kto jest, tylko chodzi o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pięć. Kto jest przeciw? Dwa. Trzy przeciw. A jeszcze pan Olczyk. Radny Olczyk. Wszystko się zgadza, tak? Lista imienna. Dobra. Czyli zmieniamy porządek obrad i przechodzimy do następnego punktu dotyczącego powołania Komisji Planu i Budżetu. Dobrze. Czyli jeżeli chodzi o osoby chętne, to tak jak tutaj przeczytałem, no zapytam jeszcze o wyrażenie zgody, ponieważ no nie wiem, czy każdy się wpisywał indywidualnie, więc będę wyczytywał nazwisko i proszę o wyrażenie zgody na kandydowanie. Pan Edward Cymer, pan Janusz Otto, pan Michał Czekalski, Monika Twardowska, Maria Królasik, Sławomir Łuczak, Józef Mikołajczyk, Zbigniew Marczak, Włodzimierz Lewandowski, Małgorzata Raczkiewicz, Zenon Dąbrowski, Wojciech Zdziarski, Krzysztof Hopaluk. Dobrze, a jeżeli chodzi o funkcję teraz, przewodniczący? Siódmy. Tomasz Olczyk. Tomasz Olczyk, siódmy. Może nie przeczytałem. Dobrze. Czyli może niech komisja się, zgłoszę minutę przerwy, aby nie? A przewodniczący, zastępca, sekretarz, to jak będziemy głosować? Aha, czyli proszę bardzo. No dobrze, to ogłoszę minutę przerwy jeszcze, aby ewentualnie ustalić pokoik. No, muszą paść jakieś kandydatury, no, jeżeli nawet mamy nieść do pokoiku. No dobrze. Minuta. Zgłoszenie kandydatur na przewodniczącego, zastępcę, sekretarza. Ktoś z Państwa chciałby? No to ogłaszam jeszcze jedną minutę przerwy. Jeszcze 40 sekund przerwy. A w czasie przerwy?
aktualizacji porządku obrad. Wznawiam obrady sesji. Tak jak jeszcze wspomnę Państwu, mamy dwie komisje osobowo w takim samym składzie. Czy jeszcze, jak już wychodząc odnośnie do tego, co mówiłem wcześniej, czy w takim układzie nie zrobić jednej komisji wspólnej? Skoro i tak się są te same osoby, tylko pod innym, nie wiem, będą się spotykać wtedy z szyldem. Proszę bardzo, pan starosta chciał zabrać głos. Proszę. Panie przewodniczący. Proszę bardzo. Wysoka Rado. No, w imieniu jako członek komisji proponuję na przyjęcie do tego komisji planu budżetu rozwoju gospodarczego rolnictwa radnego Zenona Dąbrowskiego jako doświadczonego radnego od wielu kadencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, mam jeszcze zastępcę tutaj w projekcie uchwały. To też jest propozycja na zastępcę przewodniczącego Komisji Gospodarki. Proszę bardzo, pan Marczak. Chciałem zgłosić pana Włodzimierza Lewandowskiego na przewodniczącego. Myślę, że jest bardziej zasłużony. No i przede wszystkim jest kompetentny, a to chyba powinno decydować. Dziękuję. Dziękuję. Na przewodniczącego. Dobrze. A na wiceprzewodniczącego? Proszę bardzo, pan starosta. Tak. Uważam, że powinniśmy zagłosować najpierw nad składem komisji. Tak, zagłosujemy. Tak, zagłosujemy. Później zdecydować, kto będzie przewodniczącym i dopiero w trzeciej kolejności zgłosimy kandydatury na wiceprzewodniczącego. Możemy zgłosić po głosowaniu, ale możemy zgłosić też już. Aha, bo nie wiemy, kto jest przewodniczącym jeszcze, tak? No dobrze, no to rzeczywiście jest to. Dobrze. No, możemy. Państwo macie uwagi jakieś do tego? Pan Marczak, proszę bardzo. Mam tutaj taką uwagę. Panie starosto, jak możemy głosować nad składem, jeżeli my się zgłosiliśmy, wyraziliśmy akces pracy w komisji i teraz co uważa pan, że komisja, znaczy, że rada będzie decydowała o tym, kto wejdzie w skład, a kto nie? To jest ograniczanie, jakby na to nie patrzył. Praw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani mecenas. Tak, proszę bardzo. Było, gdyby rada zdecydowała o ograniczeniu składu liczbowego. Natomiast głosowanie nad poszczególnymi członkami nie jest ograniczeniem, po prostu będą zaakceptowani wszyscy. Nie będzie ograniczenia liczbowego. O tak wytłumaczę. Dobrze. Nic mi się nie wyświetla. Edward, miałeś obserwować. Dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Czy jest propozycja taka, żeby przegłosować każdą osobę po kolei, następnie kandydata na przewodniczącego i potem zapytam o kandydata na zastępcę. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to na razie zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania, kto jest. Ojej, to będziemy mieli 14 głosowań, 15, 16. Przerwa? Przerwa. Przerwa. 3 minuty przerwy.
to wznawiam obrady tak swoją drogą. Czyli to nie będzie głosowanie uchwały, tylko listy. Czyli takie głosowanie formalne jakby. Czyli tak, kto z Państwa jest za... Głosujemy to już, tak? Za przyjęciem na listę kandydatów i wpisanie do projektu uchwały zgłoszonych osób w liście Edward Cymerot, to Janusz Czekalski, Michał, Monika Twardowska, Sławomir Gruczak, Tomasz Olczyk, Monika Królasik, Józef Mikołajczyk, Zbigniew Marczak, Włodzimierz Lewandowski, Małgorzata Raczkiewicz, Zenon Dąbrowski, Wojciech Zdziarski, Krzysztof Chopaluk. Kto jest za przyjęciem tej listy kandydatów? Proszę o wcisnąć przycisk za i podniesienie ręki. O, zapasz. Dobrze, czyli teraz głosujemy na przewodniczącego. Mamy dwóch kandydatów, czyli pierwsze głosowanie. Mamy dwóch kandydatów. Zenon Dąbrowski i Lewandowski Włodzimierz. Osobno. Osobno. Dobrze, to zróbmy najpierw głosowanie nad kandydatorą Włodzimierza Lewandowskiego. RZ tam coś. Tak? Kto z Państwa jest za tym, aby radny Lewandowski Włodzimierz pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Planu i Budżetu? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku za. 8, 7. Kto jest przeciw? Dobrze, czyli przechodzimy teraz do drugiego głosowania. Kto jest za kandydaturą Zenona Dąbrowskiego na przewodniczącego komisji? Kto z Państwa jest za tym, aby Zenon Dąbrowski był przewodniczącym Komisji Planu i Budżetu Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa? Proszę przycisnąć przycisk za i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze wszystko. Nie, jeszcze jeden. 16. Zgadza się, tak? Wszystko się zgadza. A Józef jeszcze. 9 za, 7 przeciw. No więc większość Rady jest za tym, aby pan Zenon Dąbrowski pełnił funkcję przewodniczącego komisji. Czyli teraz jeszcze bardzo proszę o kandydaturę na zastępcę przewodniczącego komisji. Zaraz, bo tu się nie zamknęło. Pan Marczak, proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę pana Zdziarskiego jako wieloletni samorządowiec, praktycznie wiekowy. Myślę, że będzie godnie wypełniał funkcję. Pan Wojciech Zdziarski, pan radny, pan wicestarosta wyraża zgodę. No ja chciałem zgłosić wniosek, żeby to został zastępcą przewodniczącego pan Włodzimierz Lewandowski. Czy są jakieś inne kandydatury? No to wyrażam zgodę, jeżeli nie ma kandydatury. Pojadę pan.
Pan sam zgłosił pana radnego, a teraz tam pan jakiś rzuca takie teksty dziwne trochę. No. Zgłosiłem, panie przewodniczący, bo wiedziałem, że taki będzie scenariusz dalej, także dziękuję. Scenariusz może być w każdej chwili inny. Proszę państwa, zgłoście jedną kandydaturę, zmienimy scenariusz. Pana scenariusz się zmieni za chwilę. Ale nie ma takiej woli. Czy jeszcze ktoś chciałby zgłosić innego kandydata? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do głosowania. A jeszcze dodam, że pan Zdziarski, pełniąc tą funkcję, nie będzie pobierał żadnych dodatkowych wynagrodzeń. Jeśli chodzi o tą pazerność, którą pan sugerował. Aha. Dobrze. Czyli tak, radny Zenon Dobrowski, przewodniczący, zastępca Wojciech Zdziarski. No, przygotowuje projekt uchwały. I członkowie Edward Cymer, Janusz Otto, Michał Czekalski, Monika Twardowska, Maria Kulasik, Sławomir Łukaczak, Tomasz Olczyk, Józef Mikołajczyk, Zbigniew Marczak, Włodzimierz Lewandowski, Małgorzata Raczkiewicz, Krzysztof Chopalok. Taki jest projekt uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze przed głosowaniem? No, na zastępcy Wojciech Zdziarski jest pisany. No nie, jeszcze nie głosowaliśmy projektu, tylko to jest projekt uchwały, odczytałem go. Kto ma jakie stanowisko? Aha, no dobrze. No dobrze, czyli jeszcze na wiceprzewodniczącego głosowanie zrobimy. Kto z państwa jest za tym, aby Wojciech Zdziarski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Planu i Budżetu Rozwoju Gospodarczego? Proszę wcisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący, 8 za, 7 przeciw. Dobrze, czyli taka propozycja została przyjęta. Czy jeszcze przed głosowaniem projektu uchwały, jeszcze nie głosowaliśmy, kto z państwa jest za przyjęciem, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest? Dyskusja, pan Marczak się tak zgłaszał jeszcze? Aha, urządzenie tutaj. Dobrze, zamykam dyskusję. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie powołania Komisji Planu Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Łęczyckiego, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego? Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Powiatu Łęczyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, 1. Powołać Komisję Planu Budżetu Gospodarki, Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Łęczyckiego w liczbie 14 osób. Paragraf drugi, skład komisji wchodzą następujące osoby. 1. Radny Zenon Dąbrowski, przewodniczący. 2. Radny Wojciech Zdziarski, zastępca. 3. Edward Cymer, 4. Janusz Otto, 5. Michał Czekalski, 6. Monika Twardowska, 7. Maria Królasik, 8. Sławomir Łuczak, 9. Tomasz Olczyk, 10. Józef Mikołajczyk, Marczak, Zbigniew, Małgorzata Raczkiewicz, Włodzimierz Lewandowski, Krzysztof Chopalok. Paragraf trzeci. Komisja Planu Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa działa w zakresie przygotowywania i opiniowania projektów uchwał, kontroli wykonywania uchwał Rady oraz innych prac związanych z zadaniami powiatu w przedmiocie planowania i realizacji budżetu oraz gospodarki, infrastruktury rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy głosowanie już jest aktywne? I przyciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16. Zgadza się. Czternaście za, dwa wstrzymujące, tak? Zgadza się wszystko? Elektronika. Dobrze, przechodzimy do punktu następnego. 5.
idę. Powołanie Komisji Zdrowia. No tutaj mamy nadal prostą listę. Więc zapytam państwa radnych, czy nic się nie zmieniło i zostawiamy tą listę dalej pustą. Nie ma chętnych do pracy w Komisji Zdrowia. Proszę bardzo, pan starosta. W związku z brakiem chętnych radnych do pracy w Komisji Zdrowia chciałbym zaproponować zmianę porządku obrad polegającym na zdjęciu tego punktu dzisiejszego porządku sesji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jest propozycja zmiany porządku obrad dotycząca zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej i zmiany tym samym porządku obrad. Jeżeli nikt z państwa już głosu zabrać nie chce, zamykam dyskusję i przygotowujemy się do głosowania za zmianą porządku obrad. Kto z państwa jest za zmianą porządku obrad polegającą na zdjęciu z punktu dotyczącego powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Bezpieczeństwa Porządku Publicznego Rady Powiatu Łęczyckiego? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku za. 10. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak, zgadza się wszystko? A, wirusa masz. Dobrze. Porządek obrad został zmieniony. Przechodzimy w takim układzie do nowego punktu D dotyczącego powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki, Kultury Fizycznej oraz Promocji Rady Powiatu Łęczyckiego w stanie przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego. Lista kandydatów, czyli osób chętnych, które chcą pracować w tej komisji, ta sama. Czy robimy przerwę, aby ustalić przewodniczącego, czy zgłaszamy kandydatury od razu? Jest jakiś wniosek? Pan starosta, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam jako kandydata do przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Cyki, Kultury Fizycznej oraz Promocji radnego Krzysztofa Chopaluka. Też radnego od pierwszej kadencji. Dziękuję. Czyli tak, jeżeli chodzi o zastępcę, też zostawiamy to na koniec? Czy od razu są jakieś kandydatury na zastępcę, bo może jest tylko znów jedna? A, na przewodniczącego. Na przewodniczącego. No to może minutę przerwy ogłoszę. Wasza minutę przerwy na zastanowienie się.
to myślę, że zaproponuję Państwu tą samą procedurę głosowania, czyli jeżeli nikt nie jest przeciw głosowaniu en bloc całej listy 14 osób jako kandydatur, potem głosowanie na przewodniczących, zgłaszanie wiceprzewodniczącego i głosowanie projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa ma jakieś zastrzeżenia do takiej propozycji? Jeżeli nie, to przechodzimy do jej realizacji. Najpierw odczytam listę kandydatur, prosząc o wyrażenie zgody na kandydowanie do branie udziału w pracach komisji. Bardzo proszę o potwierdzenie. Pan Edward Cymer, Janusz Otto, Michał Czekalski, Monika Twardowska, Sławomir Łuczak, Tomasz Olczyk, Maria Królasik, Józef Mikołajczyk, Marczak Zbigniew, Włodzimierz Lewandowski, Raczkiewicz Małgorzata, Zenon Dąbrowski, Wojciech Zdziarski, Krzysztof Hopalok. Wszyscy wyrazili zgodę. Czyli teraz zagłosujemy za całą listą kandydatur. Czy wszyscy kandydaci uzyskają poparcie większości Rady? Kto z Państwa jest za przyjęciem tej listy kandydatów? Proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Dobrze, lista została przyjęta. Teraz przejdziemy do głosowania nad kandydaturami na przewodniczącego komisji. Pan Krzysztof Hopalok wyraża kandydowanie na przewodniczącego komisji i pani Monika Twardowska też wyraża zgodę. Czyli no, może proponuję przegłosowanie pani Moniki Twardowskiej jako kandydatura na przewodniczącą komisji edukacji. Monika Twardowska. Kto z Państwa jest za tym, aby przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łączyńskiego pełniła tą funkcję pani radna Monika Twardowska? Proszę podnieść ręki i przyciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Głosy spływają nadal. Przeciw. 9 przeciw, 7 za, 0 wstrzymujących. W związku z tym poddaję pod głosowanie propozycję, aby przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Bezpieczeństwa był pan radny Krzysztof Hopalok. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej kandydatury? Komisji? A, zdrowia mam tu. Przepraszam. Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki przewodniczącym. A już jest przegłosowane? Kiedy? Jeszcze nie głosowaliśmy pana Hopaluka. Moment. Tylko przejęzyczenie wystąpiło teraz. Bo nie tą kartkę tu wziąłem. Kto jest za tym, aby pan przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki był pan radny Hopaluk? Krzysztof, proszę o nasze przyjęcie za i podniesienie ręki. 9, 10, 16. Dobrze. Czyli za kandydaturą radnego Krzysztofa Hopaluka opowiedziała się większość. Teraz proszę o kandydaturę na zastępcę przewodniczącego. Proszę bardzo, pan radny Wojciech Zdziarski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ze swojej strony proponuję kandydatkę na zastępcę przewodniczącego Komisji Edukacji w osobie po raz pierwszy występującej w tej kadencji jako radną pani Małgorzaty Raczkiewicz. Pani radna wyraża zgodę. Tak, tam było doświadczenie, tu będzie zdobywać doświadczenie. Dziękuję. Młodość. Pani radna wyraża zgodę na kandydaturę. Czy są jakieś inne kandydatury? Jeżeli nie ma innych kandydatur, musimy przegłosować też zastępcę. Także przygotowujemy głosowanie nad kandydaturą
pani radnej Małgorzaty Raczkiewicz na zastępcę. Czy jeszcze jakieś kandydatury są? Nie ma innych. Małgorzata Raczkiewicz. Wojciech Dziarski jest kandydatem też? Ale ja nie zdążyłem udzielić jeszcze. Ja to jest, kurde, bez sensu są te tablety, no normalnie. Science fiction jest. Dobrze, mamy przygotowane głosowanie. Kto jest za kandydaturą radnej Małgorzaty Raczkiewicz na zastępcę komisji, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki, Kultury Fizycznej oraz Promocji? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziewięć za, trzy przeciw, cztery wstrzymujące się. Kandydatura została przyjęta. Szanowni Państwo, odczytam projekt uchwały. Czyli mamy tak. No projekt jest ten sam. Radny przewodniczący Krzysztof Chopalok, wiceprzewodnicząca Małgorzata Raczkiewicz, pozostałe osoby jako członkowie. Poddam teraz ten projekt pod głosowanie. Tylko zapytam, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos przed. Jeżeli nie, ma chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Kultury Fizycznej oraz Promocji Rady Powiatu Łęczyckiego, ustalenie przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Rada Powiatu Łęczyckiego uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Powołać Komisję Edukacji, Kultury, Turystyki i Kultury Fizycznej oraz Promocji Rady Powiatu Łęczyckiego w liczbie 14 osób. Paragraf drugi. W skład komisji wchodzą następujące osoby. Przewodniczący radny Krzysztof Chopalok, zastępca radna Małgorzata Raczkiewicz, członkowie. Radny Edward Cymer, radny Jan Żotto, radny Michał Czekalski, radna Monika Twardowska, radny Sławomir Ruczak, radny Tomasz Olczyk, radna Maria Królasik, radny Józef Mikołajczyk, radny Marczak Zbigniew, radny Włodzimierz Lewandowski, radny Zenon Dąbrowski i radny Wojciech Zdziarski. Paragraf trzeci. Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Kultury Fizycznej oraz Promocji działa w zakresie przygotowywania i opiniowania projektów uchwał, kontroli wykonania uchwał Rady oraz innych prac związanych z zadaniami powiatów w przedmiocie edukacji, kultury, turystyki, kultury fizycznej oraz promocji. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa wstrzymujące. 14 za. Jeden nieobecny. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu dotyczącego desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Proszę bardzo, panie starosto, o zabranie głosu. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym jeszcze zabrać głos taki trochę podsumowujący dotyczący bloku głosowań, które minęły przed chwileczką. Proszę bardzo. I później pan Marczak, tak? Zgłosił się. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Głosami Rady zdecydowaliśmy o obsadzeniu kilku komisji, również o nieobsadzaniu kilku komisji ze względu na brak chętnych. Są to komisje, których z jednej strony Rada nie może funkcjonować bez tych komisji, z drugiej strony są to komisje, których ewentualnie możemy zrobić zmiany, korygując po prostu te funkcjonowanie tych komisji. Ja bym chciał poprosić Państwa Radnych wszystkich o jeszcze przemyślenie do następnej sesji, jeśli potrzeba, i jakąś taką refleksję, abyśmy mogli ułożyć pracę w Radzie. W związku z tym deklaruję ze swojej strony, że jeżeli ktoś z Państwa chciałby, nie wiem, wyjść z jakąś inicjatywą, chciałby coś zaproponować, chciałby, no nie wiem, widzi się albo widzi jakąś, no ma swój pomysł na dokończenie, prawda, ustanowienia wkładu osobowego w komisjach. Ja jestem do dyspozycji, mój telefon działa, spotkam się z każdym z Państwa oddzielnie, indywidualnie lub też zbiorowo. Bardzo bym chciał, żebyśmy dokończyli ten wybór. Jeżeli takiej woli jakby nie będzie, to wtedy chciałbym uprzedzić Państwa, że z inicjatywy będę przedstawiał tę inicjatywę na zarządzie i później dalej do Państwa tutaj decyzji na sesji, aby na tyle zmienić obecne regulaminy, aby dostosować do sytuacji, która nas w tej chwili zastała. Także z jednej strony przede wszystkim proszę o ewentualne
propozycje, tak żebyśmy mogli to ułożyć. Jeśli nie będzie tych propozycji, będziemy zmuszeni dostosować jakby regulaminy do istniejącego stanu faktycznego. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Zbigniew Marczak. Panie starosto, nie może pan zmieniać regulaminów odnośnie wyboru komisji, tych dwóch komisji, tylko należałoby może zmienić statut, a może należałoby zrezygnować z jakichś tam funkcji z członków, znaczy członków zarządu, którymi się tak państwo żeście obstawili. Druga rzecz, nie słowa, lecz czyny. Dzisiaj dobitnie pokazaliście, jakie są wasze intencje poprzez głosowania. Także nie mówmy, że jest jakaś dobra wola, nie ma tej dobrej woli. W kwestii desygnowania delegata, bo możemy zgłaszać kandydatów. Tak, tak, proszę bardzo, jesteśmy w tym punkcie chciałem właśnie zgłosić. Myślę, że najlepiej radę jako ten kandydat będzie reprezentował poprzedni starosta, który jest starostą praktycznie od zawsze, ma przetarte szlaki, wiedzę. Myślę, że to jest jedyny słuszny kandydat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy już jedną kandydaturę. Czy pan Wojciech wyraża zgodę? Pan Wojciech Ziarski, pan radny, wicestarosta, czy wyraża zgodę na kandydowanie? Nie wyrażam zgody. No to czekamy następnego kandydata. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Wojciech Ziarski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Od 1999 roku, 1 stycznia, tak? Faktycznie byłem pierwszym starostą, później nie byłem. Ale wracając do historii utworzenia Związku Powiatów Polskich, chcę tylko poinformować tutaj może niektórych nowych członków Rady Powiatu Łęczyckiego tej kadencji szóstej, że 16 października 1999 roku w ratuszu odbył się pierwszy konwent starostów Łęczycy, odbył się pierwszy konwent starostów województwa łódzkiego, na którym został wybrany przewodniczący tegoż konwentu powiatów, tak się to nazywa, konwent powiatów województwa łódzkiego, na którym desygnowano do skład do nowo powstawałego Związku Powiatów Polskich przedstawiciela, tak, danego konwentu z województwa, bo to były po dwie osoby z tego co pamiętam. I oczywiście delegatami na pierwsze zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich były osoby, które były wybierane przez Rady Powiatu, które przystąpiły do tego związku, bo wcześniej były jeszcze uchwały podejmowane o przystąpieniu, akceptacji statutu Związku Powiatów Polskich. W większości faktycznie przypadków delegatami na to Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich są starostowie. Są też i inne osoby, jak już przewodniczący rad też, czy członkowie zarządu, ale zdecydowane w większości są to starostowie. Ja dziękuję tutaj panu radnemu Marczakowi za wskazanie mojej osoby, na którą nie wyraziłem zgody. Chociaż jest pan w swoich słowach przewrotny, raz określa pan mnie jako pazerny na stanowiska, drugi raz ponownie desygnuję, co zrobię w takim danym przypadku. Powiem tak, ja ze swojej strony widzę, żeby naszym przedstawicielem był starosta, czyli Janusz Milczarek, z uwagi na to, że faktycznie zgromadzenia, które się odbywają raz w roku, ale również są komisje, które są powoływane i tam bardzo dużo można się, jak to się mówi, dowiedzieć od kuchni o problemach, jakie nurtują nasz samorząd powiatowy tylko, tak? Choć nie tylko, bo niektóre sprawy dotyczą wszystkich samorządów rodzaju, czyli od gminnego, kończąc na wojewódzkim, i takie stanowiska jako korporacja samorządowa Związek Powiatów Polskich w ocenie no, poprzedniego rządu, nie wiem jak tego, mówię szczerze, ale po prostu uznawana jest za najbardziej taka logiczna i merytoryczna,
które po prostu są zgłaszane różne, czy poprawki do ustaw, czy sygnalizowane mankamenty rozwiązań ustawowych, czy zawartych w rozporządzeniach. I po prostu głos, który składany są na poszczególnych konwentach wojewódzkich, tak, przez starostów, to później ma swoje odbicie to na pracach wspólnych rządu i samorządu. Więc dlatego też w imieniu tutaj grupy czy też radnych, ale też na zarządzie była to sprawa jakby też omawiana, chociaż to oczywiście zawsze Rada Powiatu decyduje. Doszliśmy do wniosku, by tą osobą, reprezentantem, delegatem do Związku Powiatów Polskich na Zgromadzenie Ogólne był starosta Janusz Milczarek, o co wnoszę do Wysokiej Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Czy pan starosta wyraża zgodę na kandydowanie? Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania uchwały, gdzie jedynym kandydatem na delegata powiatu łęczyckiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich jest pan starosta Janusz Milczarek. A 1-0. No dobrze. No nie, że proszę, nie, czasem tak jakoś tak mnie coś wyrwie. No. Dobrze. Zamykam spontanicznie tak zupełnie. No. Szanowni państwo, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich na podstawie obowiązujących przepisów prawa Statutu Związku Powiatów Polskich. Zgromadzenia Ogólne Związku Powiatów Polskich. Rada Powiatu Łęczyckiego uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Łęczyckiego desygnuje delegata Powiatu Łęczyckiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w osobie Janusza Milczarka. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 2/26/2006 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru delegata Powiatu Łęczyckiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? 16. 15 za, jeden wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu interpelacje i zapytania radnych. Jest to nowy punkt, który zgodnie z uchwałą ma wyglądać tak, że radni zgłaszają na piśmie. Tam jest procedura cała zgłaszania tych interpelacji, że ma to być interpelacja na piśmie i ma zawierać. Tam, no musicie państwo sobie tam przeczytać w statucie czy w ustawie. Proszę bardzo, pan radny Janusz Milczarek, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja też jeszcze tak szybko nie operuję tutaj palcami, więc może za późno zgłosiłem, przepraszam, a chciałbym głos odnośnie głosowania nad moją osobą jako delegata. Chciałbym podziękować za zaufanie, które uzyskałem i chciałbym państwa zaręczyć, że wszystkie tematy, które będą przekraczały, jakby tutaj rozwiązanie ich będzie przekraczało kompetencje Rady Powiatu, a będą dotyczyły naszych mieszkańców, będę głośno, wyraźnie i bez ogródek prezentował na Związku Powiatów Polskich, oby skutecznie. Dziękuję pięknie. Dziękujemy, gratulujemy. Jesteśmy w tym punkcie interpelacji i zapytania. Do tej pory mieliśmy w ogóle trochę inaczej sesję konstruowaną, były sprawy różne. W tej chwili ustawowo ten plan ma wyglądać w ten sposób. Więc jesteśmy w punkcie szóstym, interpelacja i zapytania, które składamy na ręce przewodniczącego w formie pisemnej, który bez zbędnej zwłoki przekazuje panu staroście do rozpatrzenia. W ciągu bodajże, już nie pamiętam, 14 dni pan starosta udziela odpowiedzi i umieszczamy te odpowiedzi na stronie internetowej, PIP-ie chyba też, czy nie? No, a więc tak to wygląda. Czy coś wpłynęło, panie zastępco?
Nie wpłynęło. Ale nie, no, w trakcie sesji mamy składać też. To w czasie sesji to składamy. Składać, zawsze będę pilnował. Czyli tak, siódmy przewodniczący nie ma, w związku z tym, że nie ma tutaj chętnych do składania interpelacji, przechodzimy do siódmego punktu, gdzie tutaj są wnioski i oświadczenia radnych. Ja myślę, że w tym punkcie też ewentualnie jakieś tam sprawy różne, te, które były kiedyś w sprawach różnych, będziemy chyba tutaj umieszczać. Z mojej strony tu mam takie tylko dwie rzeczy i dwie propozycje od razu, bo które myślę, że teraz przy tym internetowym dostępie do sesji takie informacje, które dostaje przewodniczący rady, czy z nazwiska, czy z nazwy na mnie przychodzą, może byśmy gdzieś umieszczali albo na tej sesji od razu, żeby radni mogli się z tym zapoznawać, bo to nie są pisma tak naprawdę do mnie, tylko do całej rady. Albo mailowo może od razu przekazywać coś takiego wszystkim. Nie wiem, jak państwo tam wolicie, jakie są możliwości elektroniczne. No ale to, tak na przykład, no mamy postanowienie dedykowane pismo do przewodniczącego Obiniewicza o rezygnacji z mandatu radnego powiatu, radnego Andrzeja Pietruszki. No to przychodzi, możemy od razu gdzieś tam rzucać, państwo macie wgląd bezpośredni, co tam przychodzi do przewodniczącego. Takie pismo jest. Drugie pismo do Rady Powiatu odnośnie wszczęcia postępowania o samorządzie powiatowym w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, która wpłynęła w dniu 3, wypłynęła od Łódzkiego Urzędu 7, do nas dotarła chyba wczoraj. Uzasadnienie, uchwała nr 1.6 z dnia 21 listopada Rada Powiatu Łęczyckiego dokonała wyboru wiceprzewodniczącego. Pismo z dnia 22 listopada 2018 roku radny Zbigniew Marczak wniósł do wojewody łódzkiego o stwierdzenie nieważności wyżej wymienionej uchwały. Zdaniem radnego uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów paragraf 13 obowiązującego statutu powiatu łęczyckiego, zgodnie z którym Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady i dwóch wiceprzewodniczących, a Rada wbrew postanowieniom statutu wybrała tylko jednego wiceprzewodniczącego. Ponadto zdaniem radnego został naruszony paragraf 20 ust. 2 wyżej wymienionego statutu, zgodnie z którym zawiadomienie o sesji zwyczajnej powinno być dostarczone radnym co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrad, a w przypadku sesji zwołanej w trybie 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku w samorządzie powiatowym co najmniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem. Radny stwierdził, że nie został skutecznie zawiadomiony o planowanym posiedzeniu Rady Powiatu Łęczyckiego, gdyż nie zostały mu dostarczone zawiadomienie wraz z projektami uchwał. Zdaniem radnego należy zwrócić uwagę również na to, że materiały, to jest projekty uchwał, które miały być procedowane na pierwszej sesji, również nie zostały doręczone radnym przed sesją. Wobec powyższego w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia proszę o ustosunkowanie się do zarzutów radnego i złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia należy przesłać do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na adres. Tylko pismo jest dedykowane do Rady, czyli to będę odpowiadał do mnie, bo nagłówek jest Rada, że cała. To nie musimy tego głosować, jakiejś odpowiedzi. Czy to... No, z tych rzeczy, które takie, no to myślę, że jakby jakieś pisma przychodziły bezpośrednio na mnie, to jakąś taką formę bym państwu zaproponował, żeby był dostęp, no nie wiem, czy w tej sesji, czy wolicie mailowo, jak coś. Ale nie chodzi o to między sesjami, nie? Żeby coś takiego przychodzi, to od razu ewentualnie do informacji, nie wiem, jakaś skarga, coś się dzieje, to wtedy w sesji może być cały czas, czy nie? To raczej mailowo. Pani Teresko, czyli mailowo. Będziemy wysyłać takie pisma zaproszenia na jakieś imprezy, które przychodzą na przykład na mnie, a mają miejsce w Witonii, a tam jest osoba, która bezpośrednio może szybko w tym wziąć udział i tak dalej, i tak dalej. Więc takie zaproszenia będziemy wysyłać mailowo. To jeżeli chodzi o wnioski, z mojej strony to wszystko, oddaję państwu głos. Czy jakieś sprawy różne, odnośnie jeszcze spraw organizacyjnych. Nie wiem, jak państwo się zapatrujecie, no do tej pory jak były takie uchwały, no długie jakieś takie programy, które trzeba było odczytywać, a treść była państwu znana przed, nie czytaliśmy tych wszystkich uchwał. Wszystkie uchwały budżetowe zawsze czytamy, natomiast takie uchwały organizacyjne, jakieś takie mniejsze, przyjęło się, że no, radni są z nimi zapoznani i nie wszystko czytamy, także jeżeli byłaby opcja, żeby wszystko czytać, to też bym taką informację poprosił, jeżeli nie, to jeszcze wrócę do tematu. No, to akurat na razie nie mieliśmy takich tam uchwał, ale czasem jest taka uchwała w sumie no, organizacyjna, czy jakaś regulaminowa i tam trzeba to czytać długo. Proszę bardzo. Pierwszy mam pan radny Włodzimierz Lewandowski. Szanowni państwo, myślę, że tu wszyscy się zgodzimy. Jeśli chodzi o obsługę tych, korzystanie z tych tabletów, głosowanie idzie dobrze, będzie tylko lepiej szło. Natomiast ja bym bardzo prosił o przesyłanie wszystkich informacji na maila, bo z tego za wiele wyczytać się nie da. Czy młodszym, czy starszym.
Czyli porządki obrad też na przykład, takie sesyjne rzeczy? Tak, 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 bo... Tylko mieliśmy procedurę tej pory. Niezależnie od tego oczywiście, że tutaj swoją drogą natomiast na maila, bo jeżeli coś z tego tabletu nawet nie można, nie ma możliwości wydrukowania sobie czegokolwiek, tak? A wiadomo, że te tabelki szczególnie finansowe wyglądają jak wyglądają i nie wiem, czy ktokolwiek by chciał coś z tego wyczytać. Ja próbowałem wczoraj, kończyło się to kręceniem tym tabletem. Także taki głos myślę, że chyba od większości czy od wszystkich z prośbą do obsługi. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze tak powiem organizacyjnie, bo do tej pory tak się przyjęło. No, zresztą, tak jak Państwo widzicie, staram się organizować środy sesji Rady Powiatu. To nie jest termin obligatoryjny, no ale założyliśmy, że jak jest jakiś taki dzień, gdzie ewentualnie ta sesja może być, żeby to był tam jakiś na przykład ta środa. I wtedy różne ludzie mają życie, ta środa taka jest, że ewentualnie ta sesja może się pojawić. W wyjątkowych sytuacjach robiliśmy sesję od rana, już czwartki, wtorki, w inne dni, jak już coś było nagłego, ale no, też mam taką propozycję, żeby utrzymać tam jakiś taki jeden dzień, gdzie ta środa ewentualnie jest taka, no... Aha, bo jeszcze propozycja jest świątecznej, no ale tam to akurat, no... Ale generalnie też taki pomysł, to jest też do dyskusji. Tu jeszcze pan radny Zbigniew Marczak też zgłosił się do dyskusji, to udzielam głosu. Ja mam spraw kilka. Po pierwsze, przeczytał pan, że radny Pietruszka złożył mandat radnego. To dlaczego nam się tutaj w głosowaniach pojawia, że jest nieobecny? Skoro już nie jest radnym, to na tych wynikach głosowania nie powinniśmy mieć go już w ogóle. No tylko na czarno się wyświetla. No ale jako nieobecny. On taki na czarno po prostu. No ale... Czego już jakby nie ma. Ale nie ma w tym logiki. Bo jeżeli nie jest radnym, no to jak może być na tych, figurować w wynikach głosowania? Dla mnie jest to nielogiczne. No może... Ale nie jest przekreślony. Może pan sobie zerknie w wynik głosowania i wtedy zobaczy. Mamy tak, lista imienna, za, przeciw, wstrzymujące się, brak głosu, nieobecni. Figuruje Pietruszka Andrzej. Jeżeli nie jest radnym, to nie może być. Ale nie, on jest chyba wygaśnięty. Ja myślę, że chodzi o to, że jest radnych 17, więc ten program wyświetla 17, bo tu jest radnych, tylko jedna osoba już nie jest radnym, no, a następna jeszcze nie jest radnym. Jeszcze nie jest radnym, nie? Także nie, to postanowienie, że w sprawie wygaśnięcia, tylko nie ma jeszcze powołania następnego radnego. Proszę bardzo. A nie, czy... Ale jeszcze radny już wszystko, bo nie, tam było kilka spraw, nie? Dobrze, następna moja sprawa. Chciałem złożyć taki wniosek, żeby zreorganizować pracę Wydziału Komunikacji. No jesteśmy akurat chyba w niechlubnej czołówce w Polsce, gdzie do rejestracji pojazdu nie można się zapisać telefonicznie na przykład na za tydzień czy tam za parę dni, tylko to jest tak z dnia na dzień robione. Nie wiem, dlaczego jest taki opór z Państwa strony, żeby tego nie zmienić. To jest prosta rzecz, w innych starostwach tak jest, także to nie jest jakiś tam mój wymysł. Bardzo dobrze to działa, natomiast u nas mówię, no jest to taki archaizm, ale niestety jest. Druga rzecz, może taka trochę śmieszna. Ten kluczyk do toalety, który pilnuje ta pani w okienku, to może jednak zwolnić ją z tego obowiązku, bo to już jest żenada. Dziękuję. To pytanie, to znaczy tak, po kolei. Pan starosta chciał zabrać głos jeszcze. Ale odnośnie... Tak, czy to już zamykamy temat? Mamy temat... No proszę bardzo, ale to odnośnie komunikacji mamy też... Ta starostwa robi się taką troszeczkę publiczną i chcieliśmy po prostu taki sposób.
lekki, utrudniający, żeby nie każdy, dosłownie każdy, mógł wejść. Ale w zasadzie użyczamy każdy, bez wyjątku. To w jakiś sposób troszeczkę niektóre osoby hamuje, żeby doświadczenie poprzednie dla pokazało, że zrobiliśmy tak, kiedyś mieliśmy z tym bardzo wiele. Ja chodzą takie słyszałem plotki, że też był jakiś wątek erotyczny z tymi toaletami, ale to może być po sesji, tak? Dobrze, pan wicestarosta, kto chciał zabrać głos? Pan starosta? Nie dał. Janusz Mieczarek. Napomniałem, że jest ten komputer. Proszę bardzo. Problem toalety, ja proponuję, żebyśmy to jakoś rozwiązali tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Powiedzmy, że w czasie, kiedy odbywają się komisje i sesje, ten kluczyk będzie na tym parapeciku, w koszyczku, żeby każdy nie musiał prosić go, tylko weźmie i skorzysta. Natomiast rzeczywiście sprzątaczki przychodzą po południu, czasami od rana do tego popołudnia nie było zachowanego standardu, jaki powinien być w toalecie. Więc dostępność będzie bez konieczności proszenia, będzie kluczyk tam powiedzmy w jakimś miejscu na parapeciku do Państwa dyspozycji, bez krępowania. Dziękuję. A temat jeszcze komunikacji, bo to w poprzedniej kadencji pan sekretarz zajmował się też organizacją trochę pracy tego wydziału, bo inne były możliwości zgłaszania. Jak to wygląda teraz? Jakie są możliwości tutaj? Chodzi do nas osobiście, bądź telefonicznie, zapisuje się na godzinę rano, o danej godzinie wchodzi. Przy bileterze, przy urządzeniach elektronicznych, ten czas jest już niedookreślony. Wahania są kilkugodzinne i wtedy osoby muszą czekać, bo żeby kolejkę swoją zaklepać. Może to jest system troszeczkę nieidealny, ale wydaje się, że lepszy od tych elektronicznych, które są w innych powiatach. Mam tą wiedzę, gdyż w kontakcie z innymi powiatami i wiem, że tam bywa to o wiele gorzej dla interesanta załatwiane. Pan Michał Czekalski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja troszeczkę w innym temacie, ale też bardzo ważnym myślę, bo chodzi o drogi i bezpieczeństwo. Mam taki wniosek do pana dyrektora tutaj, dróg naszych. Chodzi mi o skrzyżowanie, może raczej to jest rozwidlenie na wsi Orszewice. Tam jest niebezpiecznie. Tam jest oznakowane niby tym sierżantem takim, że tam jest ten rozjazd, ale w momencie, kiedy jest ślizgo albo jest ciemno, tam kilka samochodów w ostatnim momencie, jak było ślizgo, to w ogóle lądowało w tym stawie tam. Tam jest zarośnięty, także nie jest tak niebezpiecznie, ale jest to miejsce, w którym dochodzi do takich zdarzeń. Dlatego chciałbym wnioskować do pana dyrektora, czy nie można by było na tym właśnie uku zamontować jakiejś bariery takiej ochronnej, czy na której by się te samochody, bo one jadą, jak jadą, jest ślizgo, to po prostu jadą i wpadają. Gdyby była ta bariera, to by się zatrzymali na tej barierze. Dlatego chciałbym, żeby pan dyrektor się do tego przyjrzał się temu. I druga sprawa, ja kiedyś zgłaszałem już w tamtej kadencji i rozmawiałem z panem dyrektorem odnośnie takiej wysepki zwalniacza przed szkołą w Górze Świętej Małgorzaty. Ja pamiętam, pan dyrektor mówił, że to już jest praktycznie w końcu realizacji, ale na ten czas jeszcze nic nie ma i mnie pytają też nauczyciele i rodzice. Dziękuję.
To jeziorko jest takie wielkościowo podobne jak to w Kozubach, czy jest większe troszkę? No takie to omawialiśmy 14 razy na sesji. Nie był pan rad. Dobrze. Czyli no to może od razu oddam, tak już ad vocem od razu. Aha, bo to, no, to takie krótkie pytanie to może. Temat jest tak oczywisty, jak się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że patrząc na układ przepisów w tym zakresie, to niestety ze spowalniacze tam, gdzie kursują autobusy, nie ma jak gdyby przyzwolenia, aby te spowalniacze i samochody ciężarowe były stosowane. Z uwagi tak naprawdę na bezpieczeństwo tego ruchu drogowego. Podobny przypadek mieliśmy tutaj na ulicy Belwederskiej, gdzie też był taki wniosek i tutaj opinie na ten temat niestety były negatywne. To był jakby powód, dla którego temat Góry Świętej Małgorzaty nie uzyskał się do pozytywnego efektu w związku z tym spowalniaczem. Ale przekażę ewentualnie panu radnemu całość materiałów, które życzył prezydencką były i opinie na ten temat. Dziękuję. Pan radny Zbigniew Marczak. Ja jeszcze raz do pana sekretarza. Pańska odpowiedź mnie nie usatysfakcjonowała wcale. Ja rozumiem, że państwo akurat nie musicie stać w kolejkach, zapisywać się telefonicznie, jak macie do rejestrowania jakiś pojazd, bo odbywa się to akurat poza kolejnością. Natomiast proszę zrozumieć petentów, którzy nie mogą się zapisać z dnia na dzień, tak jak pan powiedział, że można na drugi dzień się zapisać. Nieprawda. Można się tylko zadzwonić, zapisać w danym dniu lub przyjechać osobiście i czekać rano. Natomiast jeżeli ma pan kontakt z ościennymi powiatami, w powiecie w kole jest taka możliwość, może się pan nawet i na dwa tygodnie zapisać do przodu. I to jest naprawdę no, duży ukłon w stosunku do petenta. Nie rozumiem, dlaczego jest taki opór materii. Rozumiem natomiast, że ma pan bardzo dobre sam ocenę tego, co pan wymyślił. Chociaż mówię, nie jest to pozbawione wad. No ale teraz jest mniej, a może nie być wcale. Czy coś to można zrobić? Można zrobić naprawdę wiele, tylko trzeba chcieć. Ale jeżeli będziemy siedzieć w takim marazmie i spoczywać na laurach, że jest dobrze, bo jest mniej skarg, to nigdy już pan nic nie zmieni. Ale nie ma też głosów zadowolonych, a mogą być głosy zadowolonych. Dziękuję. Ale to można się rejestrować telefonicznie dzień do przodu, czy nie można? Bo nie można. Nie można. No. Nie, bo to może być jakaś mała pula, powiedzmy, ta telefoniczna, ale żeby może była. No, no to jest temat do dyskusji. Pani radna Małgorzata Raczkiewicz, proszę bardzo. Ja tylko chciałam się odnieść właśnie tutaj do pana radnego Marczaka, że moje zdanie na ten temat jest właśnie takie, panie sekretarzu, że chciałam tutaj poprzeć pana radnego Marczaka i zaproponować, żeby właśnie jakąś pulę tych telefonicznych rejestracji zrobić z takim kilkudniowym wyprzedzeniem, czy tam dwutygodniowym, bo to się na pewno sprawdzi, bo to tak mieliśmy też i w przychodniach, ja w sektorze medycznym bardziej, ale to się na pewno sprawdza i ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom. Dziękuję. No nawet no są zapisy 10 lat do przodu, można się zapisać gdzieś do specjalisty. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, ja w tej samej sprawie zgadzam się, że jest problem, żeby się dodzwonić tego dnia i uważam, że jeden dzień, na który się tylko można od rana zapisywać, to jest za mało. Dwa tygodnie, znając ludzi, bym powiedział, że zapomną oddzwonić, że jednak nie przyjdą. Czyli jeżeli byśmy zrobili to z jakimś wyprzedzeniem, to na pewno też trzymając pulę, tak? Bo żeby nie blokować nie wiadomo ile. Tak, tak. Natomiast no, żeby telefonicznie można było się chociaż na ten drugi czy trzeci dzień zapisać, bo w tej chwili nie można. Ja niedawno musiałem korzystać też i był duży problem, żeby się zapisać na konkretny dzień. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Marczak. Panie Przewodniczący, przed chwilą wypowiedź pani akurat z obsługi prawnej troszeczkę mnie poraziła. Ja rozumiem, że na gruncie prywatnym możecie państwo być tam na ty, po imieniu, natomiast uważam, że na posiedzeniach rady powinniśmy się zwracać albo panie przewodniczący, a nie ty czy inaczej. No to tak no razi po prostu. Może nie wszystkich, ale mnie tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgadzam się z wnioskiem radnego. Ale pomożemy tam na to ty przejść dzisiaj. Dobrze. Czy nie wiem, czy to jeszcze. Tak. No bo będą komisje, będzie temat też do omawiania na komisjach. Dużo spraw będzie komisja na pewno wnioskować o to, aby się tym tematem zająć. Przypominam, że dzisiaj planowane spotkanie komisji wspólnych o godzinie 12. Nie wiem, czy to przewodniczący będą teraz organizować, czy tutaj, czy na górze. Tutaj. To przypominam o tym. No, dostajemy kartki świąteczne, to państwo też dostajecie, jak jakieś są, to ja tam są w Biurze Obsługi Rady zostawiam te karteczki świąteczne, jeżeli są jakieś do nas. No, zaproszenia na Wigilię, jak jakieś będą, no to też tam to będę wysyłał mailami, jakby ktoś chciał gdzieś tam sobie. No, nie wiem, co by tu jeszcze. No, będziemy się niedługo widzieć. Sesja świąteczna i budżetowa, tak? Będzie planowana na 28, czyli czwartek. Piątek. 28 piątek. O 10 jest propozycja. Czy w 3 godziny, bo jest uroczysta, a 13 zapraszamy gości. Jeżeli państwo macie jakieś sugestie też odnośnie, nie wiem, jakieś listy gości, kogoś widzielibyście, to też jest taka lista w Biurze Obsługi Rady, może kogoś. Widzielibyście państwo, aby było warto zaprosić, to też bardzo proszę. Chyba wszystko. No, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? No jeżeli nie, to zamykam dyskusję w punkcie 7. Ze względu na wyczerpanie porządku obrad zamykam sesję Rady Powiatu Łęczyckiego. Dziękuję wszystkim za przybycie i udział. I przypominam o komisji o godzinie 12. Dwie komisje.